Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów edycja rozszerzona. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, nie pamiętam co robiliśmy, bo bardzo dawno nie było Wiedźmina na kanale, ale w każdym razie wykonaliśmy na rozstajach dróg Skojatel, spotka się z Jorvetem w Elfich Ruinach, także wybieramy drogę Skojatel i właśnie to nią pójdziemy. Także wam jeszcze teraz, zanim dojdziemy, powiem jako ciekawostkę, że zamiast dzisiaj nagrać Wiedźmina, nagrałem Rimworlda i nagrywam teraz drugi film dzisiaj, czyli Wiedźmina, także no cóż, trochę mi nie wyszło i straciłem przez to czas, ale nic, już teraz na to nie poradzę. Dobra, nie będę gry zapisał, bo przed chwilą była i tak zapisana, także wejdźmy tam, no i chodźmy, pogadajmy z Jorvetem, który gdzieś tu się znajdować powinien. W teorii. Jorvet czeka, Duan. Okej, także pogadajmy z nim. Oj, Zaltan jest. Gdzie on jest? Triss teleportowała ich do Doliny Pontaru. Zmusił ją. Nie. Skojatel w Edirn zapłacą krwią za moją głupotę. Eleas, przygotuj oddział do wymarszu. Ruszacie natychmiast. We Flotsam był pogrom. Ulice spływają krwią twoich pobratymców. Wiem. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Chcesz, bym razem z tobą mordował ludzi? Pragnę śmierci każdego z tych Dwan. Ale nie o to chodzi. Naszym celem jest Dolina Pontaru. Dlaczego Dolina Pontaru? Dolina Pontaru jest jak kawał dobrego mięsa, na który rzucają się psy. Skojatel gryzą najmocniej. Bo to nasza ziemia. Z dziada, pradziada. Nie jestem bandytą, Gwynblade. Jestem dowódcą wielkiej armii. Chcesz utworzyć państwo elfów? Państwo elfów już istnieje. Nazywa się Dol Blatana. Włada nią Francesca Findaber. Włada? Nie, ona tylko wypełnia polecenia Nilfgaardu. A nam chodzi o prawdziwie wolne państwo. Kraj, w którym elf będzie mógł wejść do każdej karczmy. Kraj, w którym ludzie będą mogli bez lęku zapuszczać się w las. I co, postanowiłeś zostać królem? Król Jorvet I? Nie chcę być królem. Mówiłem ci już, że znam głowę, do której pasuje korona. Trzeba ją tylko na nią nałożyć. Czyja to głowa? Należy do kogoś, kto wierzy w prawość, uczciwość i honor. Do kogoś, kto nie zaprzeda się Nilfgaardowi za garść orenów. Do kobiety imieniem Saskia. To twoja narzeczona? Nie kpij, Gwynblade. Bo mówisz o niej, jakby była dla ciebie kimś więcej niż tylko ładną główką do korony. Zmienisz zdanie, kiedy ją poznasz. Wkrótce cały świat usłyszy o odwadze dziewicy z Edirn. Dowiodła już tej swojej odwagi? Czy tylko tak mówią? Tak. Pokonała smoka. Powiedziałeś, że udajesz się w okolice Vergen. To prawda. Czego miałbyś szukać u krasnoludów? Henselt rozbił obóz ze swoją armią na prawym brzegu rzeki. Dziewica i czarodziejka zbierają armię do obrony Edirn. Jaka czarodziejka? Filipa Eilhard. Co redańska czarodziejka robi w Edirn? To jej sprawa. I czego oczekuje ode mnie dowódca armii? Żebyś wyruszył ze mną do Edirn. Być może znajdziesz tam swoją czarodziejkę. Ale na pewno poznasz kogoś, kto wkrótce zmieni układ sił na północy. To 2 dni drogi. Nie zdążysz. Mam plan. Dam radę. Ta? Jaki? Najpierw powiedz, czy nam pomożesz. Muszę wiedzieć więcej. Teraz nie podejmę decyzji. Nie, Vatgern. Pomogłeś mi z Leto. Dlatego w ogóle teraz rozmawiamy. Obaj chcemy dopaść tego samego sukinsyna. Ale nie zapomniałem, w jakim towarzystwie tu przypłynąłeś. Decyduj teraz. Puszczę cię wolno, jeśli odmówisz. Później nie mógłbym. No dobra, w takim razie wchodzimy w to. Pomogę wam. Razem dopadniemy Leto. Świetnie. Nie ma czasu do stracenia. Musimy odbić jeńców, trzymają ich na barce. W mieście był pogrom. Jak chcesz to zrobić z tą garstką? Nie jesteś pretensjonalny, jesteś szalony. Moja matka też tak mówiła. Okej, czyli mamy udać się na spotkanie ze Skojatel gdzieś tam w mieście i mamy generalnie przejąć barkę. Super. Dobra, także cóż, lecimy w takim razie. Także was przepraszam za to, że jest ten napis, aktywacja Windowsa, ale no niestety nic na to nie poradzę. Bo znowu miałem problem, żeby tą grę przechwycić, w końcu mi się udało, ale i tak to była masakra po prostu. No cóż, trudno. Tak czy siak,
Aż bym musiał sprawdzić jedną rzecz, ale nie będę tego robił, bo chciałem sprawdzić, czy się dobrze mikrofon w sumie nagrywa, bo nie jestem do końca tego pewien, bo nie wiem, czy on nie jest podbity za mocno. Ale no mówię, już teraz tego nie sprawdzę. A weźmy sobie tak, zapiszmy przede wszystkim grę, a po drugie sprawdzimy mapę, bo jestem ciekawy, gdzie my jesteśmy, jak dojść do... Aha, tam się mamy spotkać. No dobra, to chodźmy w takim razie, już misji żadnych pobocznych innych nie mam, bo już wszystkie zrobiłem i ciągle idę w tą dziurę. Dlaczego? Nie wiem, ale cóż, jak się stąd wychodzi, tędy chyba jakoś. Mam ognicho. Jednak nie tędy. Nie tędy. Ej, jak stąd wyjść? Pomocy. Pomocy, jak stąd wyjść? Kurde, nie wiem. No bo tu jest ta dziurga. A, tędy chyba, dobra, okej, już ogarnąłem. Spokojnie, spokojnie. Już idę. Dobra, także zeskakujemy. No i lecimy dalej. Nie wiem za bardzo, o czym mam tutaj mówić. Dlatego powiem o tym, co w odcinku z Remorla. To znaczy, że przed chwilą nagrałem unboxing z paczuszki od MSI. No i w tej paczuszce się znajdowały słuchawki, mieszunia i koszuleczka, w których teraz nagrywam drugi film już dzisiaj, bo tak jak mówiłem, zamiast nagrać Wiedźmina, nagrałem Remorla jak debil. Ale też przynajmniej jutro nie będę musiał nagrywać. I sobie jutro więcej pooglądam na przykład filmików na YouTube. Także cóż, chodźmy dalej. I tak jak mówię, mam nadzieję, że dobrze dźwięk nagrywa, bo szczerze nie wiem, czy nie jest podbity w OBS-ie. A jeżeli jest, to znaczy, że będą przestery, dlatego ten dźwięk nie będzie aż taki ładny, jak mógłby być. Ale jeżeli tak było, to w kolejnym odcinku już tak nie będzie. I w ogóle minimapka mi się chyba nie wczytała. Tak mi się coś wydaje. Dobra, mamy Skojatel, czyli to podejrzewam już tutaj. Dzień dobry, pani Orwet. Jesteś wreszcie. Faktoria się gotuje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie będziemy wchodzić do miasta. Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę. Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. Może spróbujmy jakiegoś podstępu użyć, bo czemu nie, bo to jest zawsze śmieszne. W przystani może być niebezpiecznie. Jeśli liczyłeś na łatwiznę. Nie o to chodzi. Spróbujmy podstępu, jak wcześniej z Leto. W przystani nie zapewnię sobie wsparcia. Ale za to strażnicy nie będą nas zatrzymywać, a na barce będzie ich tylko kilku. Będą martwi, zanim zdążą dobyć mieczy. A wtedy damy sygnał reszcie. Tym razem nikt nam nie ucieknie. Zgoda, zróbmy po twojemu. Skojatel! Evelien Vrihet! Vrihet! Za mną! Okej, okay, czyli robimy to w stylu z Leto, to znaczy prowadzimy Jorweta na barkę więzienną. Czyli znowu będziemy... Znowu Jorwet będzie przynętą i będziemy... Jesteśmy na miejscu. Musimy przejść przez bramę. Łatwe jak lęba z masłem. Co? Nic, Dwan. Prowadź. I będziemy musieli go właśnie doeskortować. Przez którą bramę? Podejrzewam, że gdzieś tam. Chociaż pokazuje, że w tamtą. Czy ja mam tutaj iść tak wolno? Serio? Boże jedyny. Kto to wymyślił? Ja się pytam, kto w zdrowych zmysłach to wymyślił? No cóż, nie odpowiem sobie na to pytanie. Dzień dobry, panowie strażnicy. Stój, kto idzie? Elfa złapałem. I to nie byle jakiego. Jorwet! Loredo obsra się ze szczęścia. Kazał odprowadzić go na barkę. Ha, a już mieliśmy topić to plugastwo. Tutaj? Żeby ścierwo zatruło wodę? W dole rzeki. Idziemy. No, czyli tak jakby się udało. I bardzo dobrze. Jorwet złapany! Zamknąć bramy, żeby nawet mysz się nie prześliznęła! Wiesz, co jest zabawne, Gwynblade? Co? Nigdy tu nie byłem, a zamieniłem życie tych dłan w piekło. I jak ci się podoba w stworzonym przez siebie piekle? Oni też widzą mnie po raz pierwszy i jakoś nie dręczą ich wyrzuty sumienia. A powinny? Chyba nie. Chcą patrzeć, jak umieram. Ja chcę patrzeć, jak umierają oni. Tak to już jest na tym świecie. Drugie strony medalu wymyślają filozofowie z Oxenfurtu, którzy nigdy nie byli w takim miejscu jak Flotsam. Nikt nie będzie dzisiaj umierał, Jorwet. Poza żołdakami komendanta. Stać! Gdzie ty idziesz z tym elfem? To Jorwet.
Loredo kazał przyprowadzić go na barkę więzienną. Jorvet we własnej zastranej osobie? Kurwisyn zastrzelił mojego brata! Chyba nikt się nie obrazi, jak trochę się z nim zabawię. Nie ma na to czasu. A to czemu? Dostałem polecenie doprowadzić go na barkę. A ty kto jesteś? Elfi kochać? Loredo powiedział, że nie macie prawa mi przeszkadzać. W takim razie zapomnij, że się odezwałem. Tacy jak ten mały, skurwiały dłan. Takich lubię najbardziej. Zabijanie ich jest jak pielenie chwastu. Zwykłe dziękuję by wystarczyło. Jasne. Jesteś moim bohaterem. No, czyli ta część planu się udała, także lecimy dalej. Barka już bardzo niedaleko. A ty gdzie? Prowadzę Jorveta na barkę. Polecenie Loredo. No dobra. Akurat z zabijaniem takich strażników to ja też nie mam problemu. I w sumie tutaj Jorveta akurat popieram. Tak normalnie to Skojatel nie popieram, ale no, że teraz lecimy ścieżką Jorveta, to muszę Skojatel popierać. Bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Także cóż, trochę ludzi sobie pozabijamy później. Ale to później, na razie chodźmy na tą barkę. Odprowadźmy tego Jorveta na ten statek więzienny i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ale powiem wam, dużo lepiej w tych słuchawkach, więcej dźwięków słychać z gry niż w tamtych, także jestem z tego bardzo zadowolony. Dzień dobry, panowie. Bierz tych z lewej, z prawej są moi. Skojatel! Czego się drzesz, Jorvet? Toż sprowadzą posiłki, idioto. Wow, 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 dobra. Okej. Także walczymy, ja już tutaj nie będę podgłaśniał tego, co mówi pan ten. Wow, wow, wow. Dobra, zerzućmy kłona. Nic nie widać z tą moją fajną zbroją. Ale teraz przynajmniej im kłon ładnie oddaję i mam dużo więcej życia w sumie. No umieraj, rzesz. Okej, dobra. Okej, kłon kolejny. Ten strażnik jest trochę lepszy. Ten już nie. Tylko nie wiem, dlaczego Jorvet krzyknął. Jakby Jorvet nie krzyknął, byłoby lepiej. A także Jorvet krzyknął, no to jest gorzej. Ała. No to nie było w planach. To w sumie też nie, ale w sumie to nic. Jorvet, czy ty byś mi mógł z tym ziomkiem pomóc? Bo chyba mi się nie wydaje. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, unik. No i dajemy, dawać. Ostatni cios, chyba. Okej. Okay. Wiedziałem, że się zwąchasz z tymi śmierdzielami, mutancie! Bohater się znalazł! Jeśli odpłyniecie, spalę te dziwki z żywcem! Płyniemy. Nasze kobiety są gotowe na śmierć. Już mi się nie podoba droga Jorveta. Ale ja nie jestem gotowy. Idę. No dobra, jednak mi się podoba, bo przynajmniej Geralt się ogarnął. Blooded One. Trzeba zabić Loredo. Bo pogromów na nieludziach też nie można wykonywać. Czy on przed nami ucieka właśnie? W sumie dobrze. Tak, w tej grze chyba nie ma sprintu, tak mi się wydaje. Wiedźminie! Loredo oszalał! Spali je żywcem. Ten dożyć to wiedźmin dobrze robi. Patrzcie, ludzie się kurde. Ludzie się odważyli sprzeciwić Loredo. Tylko muszę uratować je szybko. Come on. Umieraj, strażniku.
Kurde, jak je uratować? Gdzie? Powiedzcie mi. No umieraj, żeż cymbale jeden. Cymbał jeden, jak Łotr jeden. Jak je uratować? Come on. Chyba tutaj mam otworzyć drzwi, no jak inaczej. Dobra, okej, udało się. Siema. Dobra, gdzie te elfki biedne? Wejdź. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Nie wiem dokładnie, gdzie one będą, ale mam nadzieję, że zaraz je znajdę. Siema. Gdzie Loredo? Uciekł. Gwynblade! Loredo ściąga posiłki! Odpływamy! Wieża płonie. Musimy skakać. Nie możemy. Jesteśmy związane. Pomóż nam. Wait, Gwen. Nie zejdź, nie zejdź, nie. Wejdź. Geralt, kurwa. Wejdź tu. I ratuj te elfki. Dobra, wait, ja miecz schowam, bo nic nie widzę. Uwolnij. Jesteście bardzo związane. Bardzo to widać, że jesteście związane. Chyba, że są przywiązane. To miałoby większy sens. Dobra, uwalniamy w takim razie. Wow, bo chyba nie zdążę. Tak. Jestem rakiem, przepraszam. Przepraszam, że tak zraczyłem. Zaraz to poprawimy. Tak wiem, jestem idiotą. Tak wczytaj ostatni zapis gry. Mam nadzieję, że nie był gdzieś daleko i tutaj jakiś checkpoint był. Gorzej, jak takiego checkpointa nie było. Będę wtedy niepocieszony i smutny. A nie, dobra, był tutaj. Super. Czyli jeszcze dalej niż myślałem. Kurwa! No i ruszyć się nie mogę. I jakie... I powiedzcie mi, jaki sens mają sens... Jaki sens mają sens zapisy w takich miejscach? Bez sensu. Nie mają sensu. Po prostu. I ja mówię aż tak głośno, że aż przesterowywuję. To się nie powinno zdarzyć, dlatego się trochę odsunę od mikrofonu. Dobra, czy będę mógł się ruszyć z łaski dupy bożej? Kurwa, niepokalanej. Daj mi się, Jorvet, ruszyć, dzięki. Cholero. Dobra, okej. Okay. Wow. Odsuń się, Geralt. I za to nie lubię Wiedźmina dwójki, jeżeli chodzi o picie eliksiru, bo się na przykład teraz jaskółki nie mogę napić. I jeszcze gówno widzę, bo jest ciemno, mam tą zbroję, co jeszcze bardziej przyciemnia, wow. I mam też dosyć mało życia. To też jest lipane. Wow. Gdzie jest Jorvet? Nie widzę Jorveta. Co jest trochę przykre. Chciałbym widzieć Jorveta, ale no nie bardzo. Jorvet jest na szczęście chyba nieśmiertelny. Chyba. Bo nie jestem pewien. No chodź tu. Wow. Dobra, okej. Ładnie poszło. Ładne combo poszło. Teraz w tym momencie. Dobra, chodź tu, panie strażniku. Umieraj, no. Come on. Serio? Jak? No chodźżesz, umrzyj. Umrzyj, dziękuję. Dobra, to już widzieliśmy. Chodźmy ratować te chędożone elfki, które teraz teoretycznie nie są chędożone. A najlepsze jest to, że się ludzie opamiętali. Ratuj elfki, Wiedźminie! Loredo oszalał! Spali je żywcem. To jest dobre. Dobra, wow. Dobra, miecz na ludy. Kurde. Jezus Maria, jak oni mnie rypią. Jak oni mnie rypią tak łopatami. Znaczy dobra, ten to może robić mieczem, ale... Ci inni to jest przesada. Lekka. Dobra, okej, Quen im oddał na szczęście. Dobra, właś tu. Ktoś jeszcze ma jakieś wąty? Nie światło, otwórz, kuźwa. Dobra, Geralt, lecisz na górę. Come on. No właśnie, szybciej. I schowaj ten miecz. Schowaj miecz. I... Boże, już myślałem, że nacisnąłem zejść, ale na szczęście nie. Gdzie Loredo? Uciekł. Gwynblade! Loredo ściąga posiłki! Odpływamy! Wieża płonie. Musimy skakać. Nie możemy. Jesteśmy związane. Pomóż nam. Już wam pomagam. Spokojnie, moje panie. Tym razem może zdążę. I nie powinniśmy spłonąć wszyscy razem. Tutaj. Okej, okay, dobra. To chyba wszystkie. Tak. Okej. Okay. Skacz, Geralt. Wow. Na heada.
Okej, dobra, żyjemy póki co. A wieża płonie. Loredo uciekł. Długo nie pożyje. Jeśli nie wykończą go miejscowi, zrobi to ktoś inny, to bez znaczenia. Ocaliłeś nasze kobiety. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Pomóż mi znaleźć królobójcę i Triss, to będziemy kwita. W takim razie do Vergen. Odpływamy! Dobra, nie pytajmy o Rosha. Rosh jest w innym przejściu, teraz w drogę. W drogę. Wypływamy! W tym podejściu jesteśmy ze Skeletal bardzo, bardzo mocno. No i płyniemy do Vergen, czyli tak naprawdę rozpoczynamy drugi akt. Udało się. To dopiero początek, ale cieszę się, że stanąłeś po właściwej stronie. Zazdroszczę pewności. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam właśnie, jeśli wierzyć elfom, zebrali się wolni ludzie pod sztandarami Vergen, by walczyć z kedweńskim najeźdźcą. Nadmienić tu należy o wyjątkowych personach, które przyłączyły się do mojej drużyny. Choć przyznaję, że przykrym jest towarzystwo łotrów i morderców z komanda Skojatel, to pomoc Jorveta i jego niesławnej kompanii wielce okazać się może pomocną. Pomoc? Pomocną? Coś nieładnie. Przydatną, o, lepiej. Akt drugi. Dwa dni po opuszczeniu Flotsam. Trzy tysiące ludzi spłonęło w jednej chwili. Pamiętam ciszę, jaka zapanowała, gdy wieści dotarły do Vengerbergu. W pałacu, na ulicach, w domach. Cała stolica zastygła w milczeniu. Tutaj wszyscy krzyczeli. Byłam gdzieś za tym wzgórzem, w samym środku masakry. Co zamierzasz, Saskio? Nie dopuścić do sprzedania Edirn. Nie stać nas na wojnę z Henseltem. Musimy pójść na układy. Wojaczkę zostaw mnie, książę. Myśl o Henselcie. Jartan Zigrin mówił, że król jest porywczy. Sprowokuj go do bitwy. Potem będziemy się układać. Wciąż nie mogę uwierzyć, że szlachta zdradziła. Pluj na szlachtę, książę. Po tym, jak moi chłopi pobili ich nad Dyfnę, nic już nie znaczą. Na krewę! Dobra, chciałem coś powiedzieć. Zaczynamy drugi akt. Gramy teraz jako książę Penis Stenic. I idziemy właśnie z Saskią do króla Henselta. Także tyle gwolą wyjaśnienia. Oglądajmy dalej. Po pierwsze, ta dziewka ma imię. Po drugie, nie mam lepszych dowódców. Wszyscy nas zdradzili. Ale ona jest potworem. Krewę zesłała mi sen. Wężowa demonica pożre twe dziedzictwo. Milcz już, Olkanie. Zbliżamy się. No dokładnie, także chodźmy. W sumie teraz mogłem powiedzieć o tym, co, o czym powiedziałem wcześniej, ale że mam już Henselta, to za chwilę pewnie będzie dalej dialog. Przynajmniej taki jest plan. Dołącz do rozmów. Podpiszemy wszystko, najjaśniejszy panie. Chwila! Mamy gości. Witaj, Stenisie, synu Damavenda. Witaj, Henselt. Widzę, że czujesz się w Edirn jak u siebie w domu. Nie przypominam sobie, żebym wysyłał zaproszenie. Felard cię wyręczył. Jestem tu na jego prośbę. Nie złamałem traktatów pokojowych. Jeszcze. Do prawdy? Panie Brogan, proszę eskortować hrabiego Felarta w ustronne miejsce i ściąć go. Nie waż się, szczeniaku! Nie jesteś królem! Twój ojciec by... Mój ojciec nie żyje. Jeszcze żałoba po nim nie minęła, a ty już zdradziłeś jego kraj! Wasza wysokość, proszę o ochronę! Ten młody człowiek jest szalony! Zabrać go! Ależ... Wasza wysokość!
A nasze układy? Już cię nie potrzebuję, Felard. Ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Doskonale. Zatem przejdźmy do rzeczy. Dobrze powiedziane. Karty na stół. Mam w obozie ponad 200 zbrojnych. Wystarczy, by utrzymać przeprawę przez kilka godzin. Za rzeką czeka 5000 głodnych walki zuchów. Co ty na to? Jeśli zaatakujesz Vergen, będziesz miał 5000 martwych zuchów. Dobrze się zastanów, chłopcze. To tylko kawałek ziemi. Oddaj mi go, a zachowasz koronę. Jeśli staniesz do walki, zgniotę cię bez litości. Oddaj mi dolną Markię i wracaj do Wengerbergu. Wiesz, dlaczego w Edirn nie ma margrabiów? Bo nie ma Marchii. To jest górne Edirn. Moja ojcowizna, moja ziemia, moi poddani. Uważaj, wilczku, warczysz na niedźwiedzia. Nie dam się zastraszyć, Henselt. Być może. A może to tylko przedstawienie? Może w głębi ducha strasz w portki? Może wystarczy nacisnąć i zaczniesz piszczeć jak panienka? No to sprawdź mnie. Męczy mnie ta rozmowa. Mam nad tobą przewagę i błyskotliwe słowa nic nie zmienią. Obaj wiemy, że nie odejdę stąd z niczym. Co proponujesz? Wycofaj swoje wojska za Pontar, raz i na zawsze zrzeknij się roszczeń do górnego Edirn. Hola, hola, chyba nie zrozumiałeś pytania. Co będę z tego miał? Pokój. Drwisz sobie? Myślisz, że to zabawa? Właśnie wywołałeś wojnę, gówniarzu. Nie będę słuchał gruźb. Spotkaliśmy się, by rozmawiać. Morda w kubeł i łap za broń! Saskio! Jestem gotowa. Zapraszam do tańca, królu. Aha, czyli się napierdala, każdy z każdym. Wow, wow. Dobra. Wow, i już mi się padło. Oj, wstałem. I co teraz? O, dobrze, ciął go przez oko, nice. Stać! Przestańcie w imię Krewe, Frey i Melitele! Wow, 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 coś się dzieje dziwnego. Au. 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 Biedny kapłan. Oho, coś się dzieje. Pytanie co? Okej, okay, dobra. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale w każdym razie jesteśmy chyba w Vergen. Hej! Natryskającym mlekiem cyce wszechmatki, Geralt z Rivii! W dodatku w doborowej kompanii! Jarpen Zigrin! Kopę lat, stary kutafilu! Dobrze cię widzieć w zdrowiu! Co się tak gapisz, jakbyś ducha zobaczył? Nie wyściskasz starego drucha? Geralt ma problem z głową. A, znaczy naprawdę zasiekł Foltesta? Dla mnie to dobrze! Foltest był kutwa i ruchacz! Dobrze zrobił Geralt! Nie o to chodzi! Stracił pamięć! Nie zabiłem Foltesta. Ta, jasne, jasne, co za różnica. Ktoś inny go utłukł. Mamy teraz większy problem! Gdzie Saskia? Ej, 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 co tu robi ten rzeźnik? Przyprowadziłem 100 łuczników, najlepszych na świecie. Chcemy wspomóc waszą sprawę.
No to se poczekacie, bo Saskia i książę Penis, Stenis, poszli paktować z Henseltem. Czekamy tu z chłopcami, jakby się coś miało. Słońce zgasło! Wołajcie magiczkę! Coś się złego stało na tym paktowaniu z Henseltem. Geralt, idziemy. I to coś jebitnego. Ja wiem, co to jest, ale wy się dowiecie dopiero za chwilę. No i mamy towarzystwo doborowe. Duchy. Ratować Saskię! Nie może zginąć! Dobrze, ale Saskię uratujemy kiedy indziej, chyba. Mam nadzieję, że teraz był autosave, ale jeżeli teraz nie było autosave'a, to będzie autosave, bo będzie magia montażu i po prostu wrócę do was w tym samym momencie, czyli kiedy będziemy się bić z tymi duchami. A w tym odcinku to było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.